Cześć ciekawcy! Jeśli jest ktoś, kto doświadczył niemal wszystkiego, co złe, to bez wątpienia można powiedzieć o aktorze z serii Igrzyska Śmierci, Woodym Harrelsonie. Aktor znany jest z tego, że w trakcie swojej kariery zagrał ogromną liczbę ról i spora część z nich była uwielbiana przez widzów. Woody bez problemu potrafi wcielać się w głupka, macho i groźnego człowieka i za każdym razem robi to bardzo dobrze. To udowadniają nagrody filmowe i nominacje, m.in. do Złotych Globów, Emmy czy Oscarów. I choć doskonale znamy go z ekranu, to co z jego tragicznym życiem osobistym? Jakie traumatyczne przeżycie zrujnowało świętowanie ważnych osiągnięć zawodowych? Kim był ojciec Harrelsona? Dlaczego zniknął z jego życia i był postacią kontrowersyjną? Jakie problemy z prawem miał sam aktor i jakie jego działania prawie zakończyły związek z żoną i matką jego dzieci? Zostańcie z nami do samego końca, by dowiedzieć się, jak wyglądało niespokojne życie Woody'ego Harrelsona, ale zanim przejdziemy dalej, nie zapomnijcie o łapce w górę i subie naszego kanału, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco z naszymi nowymi odcinkami. Aktorstwo Woody'ego Harrelsona jest jednym z tych, które zapada w pamięć wielu. Na pewno będziecie kojarzyć jego fikcyjne postaci, takie jak na przykład Haymitch Abernathy z serii Igrzyska Śmierci, czy Tallahassee z przebojowej komedii o zombie Zombieland. Ten 60-letni obecnie aktor wystąpił również w największych filmowych franczyzach, takich jak Han Solo, Gwiezdne Wojny, Historie czy w filmach Marvela. Jego zawodowe portfolio jest naprawdę imponujące. Zagrał również sporej liczby filmów opartych na prawdziwych osobach i historiach, takich jak Larry Flint w filmie Skandalista Larry Flint czy Money Gold w filmie The Highwayman. Nie jesteśmy w stanie wymienić Wam wszystkich ważnych ról, ponieważ jest ich zbyt wiele. W momencie powstawania tego odcinka nazwisko Harrelsona zostało wymienione w ponad 100 produkcjach. Jeszcze niedawno na szczycie listy Netflixa w wielu krajach znajdował się film Kate z jego udziałem, w którym występuje również Mary Elizabeth Winstead. A już teraz na salach kinowych możecie oglądać kontynuację hitu Venom zatytułowaną Venom 2 – Carnage, w której Woody występuje u boku Toma Hardiego i wciela się w jednego z najbardziej znanych czarnych charakterów Marvela. Woody Harrelson postrzegany jest jako wielka gwiazda Hollywood, jednak warto wiedzieć, że za tym wizerunkiem kryje się wiele tragicznych i szokujących historii z jego życia osobistego. I o tym powiemy Wam dziś nieco więcej. Zacznijmy jednak od samego początku. Woodrow Tracy Harrelson urodził się 23 lipca 1961 roku w Midland w Teksasie. Jak sam aktor znany z filmu Iluzja przyznał, jako dziecko mógł być bardzo trudny do zniesienia. Musiał sporo rozrabiać, bo jako kilkulatek został wyrzucony z przedszkola, a później z pierwszej klasy. Dlaczego tak się stało? Cóż, wszystko dlatego, że miał miejsce wypadek, w którym rzekomo nauczyciele oskarżyli go o kradzież torebki. W przypływie złości z zaistniałej sytuacji Woody chodził po szkole i wybijał szyby gołymi pięściami. Mówiąc o tym, jak się wtedy czuł, powiedział, cytujemy, miałem w sobie dużo gniewu, dużo wściekłości. Dzieciństwo aktora nie należało do szczęśliwych. Jego ojciec zniknął z jego życia, gdy Woody miał zaledwie 7 lat. Jak przyznał po latach, brak taty bardzo wpłynął na jego sposób myślenia i zachowanie. Uznał wtedy, że jest po prostu zbyt miękki, zbyt wrażliwy i podatny na zranienia przez innych, więc przysiągł sobie, że będzie twardy i nie pozwoli sobie być popychanym i wyśmiewanym. Jego postawa przejawiała się w negatywny sposób. Miał na przykład napady złości, które trzymały się go przez wiele lat, gdy dorastał. Mówiąc o swojej przeszłości w rozmowie z Hollywood Reporter, Woody wyznał, że często chodził do barów i walczył z facetami, których uważał za łobuzów. Jednak walki nie minęły wraz z okresem dorastania. Zdarzały się także w dorosłości, nawet gdy stał się już sławny. Chociażby incydent z 2009 roku, kiedy uderzył reportera, a później tłumaczył, że uważał fotografa za zombie. Warto wspomnieć o ojcu aktora, Charlesie Harrelsonie, którego historia brzmi bardziej jak film niż prawdziwe życie. O jego losach opowiedzieli bracia Woody'ego, Brett i Jordan, w 10-odcinkowym podcaście zatytułowanym Son of Hitman. Otóż ich ojciec pracował jako osoba, którą można było wynająć i zlecić mu odebranie czyjegoś życia. I tak w 1979 roku mężczyzna został aresztowany za pozbawienie życia amerykańskiego federalnego sędziego. Był już znany wymiarowi sprawiedliwości, wcześniej bowiem udało mu się uniknąć kary i został uniewinniony za śmierć dwóch innych osób. Jednak po zabójstwie sędziego został skazany na 2 dożywocia. Ostatecznie zmarł w 2007 roku po wielu latach odsiadki. Jako starszy człowiek wyznał, że był zamieszany w dziesiątki zdarzeń, w których ktoś stracił życie. W wywiadzie dla Guardiana z 2012 roku Woody otworzył się na temat ojca i powiedział, że kiedy dorósł i miał około 20 lat, skontaktował się z nim, wyciągnął do niego rękę i obaj całkiem dobrze się dogadywali. Wyznał też, że kiedy jego praca jako aktora zaczęła przynosić pieniądze, próbował nawet pozyskać dla niego ponowne otworzenie sprawy i proces, na co jak ujawnił wydał miliony dolarów. Kiedy w dzieciństwie Woody'ego zabrakło ojca, aktor był wychowywany przez matkę, która zarabiała na utrzymanie całej rodziny, babkę i prababkę Polly, z którą łączyły go szczególne silne więzi. Jeśli chodzi o prababcię, to jest to dla aktora temat, który przepełnia go żalem. Gdy miał około 20 lat, przeprowadził się do Nowego Jorku, aby rozpocząć karierę aktorską.
Rzadko wtedy odwiedzał dom rodzinny, jak się okazało, nie miał już więcej szans na zobaczenie Polly, ponieważ były to jej ostatnie lata życia. W wywiadach, w których Harrison opowiadał prababce, żałował, że nie wracał do domu częściej, by ją widywać i nie spisywał historii, które opowiadała, bo miała ich naprawdę wiele. Woody miał też swoje problemy z prawem, nawet potyczkę z policjantami jako młody chłopak. Wszystko zaczęło się od tego, że on i jego przyjaciel przechodzili przez ulicę w niedozwolonym miejscu i skończyło się to dla aktora bardzo źle. Kiedy młodzi mężczyźni zostali zatrzymani, poproszeni o dowód osobisty, Harrison powiedział, że nie ma go przy sobie. Jednak gdy oficer zwrócił uwagę, że bez niego nie mógłby wejść do baru, w końcu wyjął dokument. Jak wyjawił Woody, oficer krzyknął wtedy do niego obraźliwie, cytujemy, nie okłamuj mnie więcej, gówniarzu. Po czym popchnął go kilkakrotnie na ścianę. Poturbowany Harrison zdołał wtedy uciec, ale na krótko. Wkrótce został otoczony przez innych funkcjonariuszy i zabrany do policyjnej furgonetki. Próbował uciec po raz drugi, ale także został schwytany i spędził noc w areszcie. I nie były to jego jedyne problemy z prawem, więc zostańcie z nami do końca, by dowiedzieć się więcej. Gdy Harrison ukończył Hanover College w Indianie, jego przyjaciel, rówieśnik, został przyjęty do nowojorskiej wyższej szkoły Juilliard. Przeprowadzając się do Nowego Jorku, zaproponował, by Woody pojechał razem z nim. A ten właśnie tak zrobił. Choć dziś aktor jest gwiazdą Hollywood, początki nie były łatwe. Wkrótce po zamieszkaniu w Nowym Jorku dopadła go trudna i przykra rzeczywistość. Ciężko było mu znaleźć jakąkolwiek pracę. Najpierw próbował szczęścia w teatrze, co po pewnym czasie się opłaciło, ale doprowadziło go po drodze do popełnienia jeszcze kilku błędów. Był czas, gdy początkujący, 20-kilkuletni aktor przebywał w Los Angeles, gdzie pracował ze słynnym aktorem, reżyserem Johnem Cassavetesem. Nad sztuką, ale nie rozumiał wtedy jego dorobku i ogromnego wpływu na kino niezależne. Kiedy więc dostał szansę na przesłuchanie do filmu we Włoszech, skorzystał z niej i bez większego namysłu opuścił produkcję słynnego reżysera. Wybór ten okazał się błędem, ponieważ nigdy nie dostał roli w Rzymie i mimo, że jak sam powiedział, najprawdopodobniej zostałby przyjęty z powrotem przez Cassavetesa, nie zdecydował się na to. A przełom w jego karierze nastąpił, kiedy został obsadzony w jednej z głównych ról w serialu Zdrówko. Produkcja, która powstawała w latach 1982-1993, przyniosła mu dużą sławę w Stanach Zjednoczonych. Jednak jego doświadczenia na planie mogły nie być dla niego tak radosne, jak mogło się wydawać. Od samego początku jego osobowość drażniła niektórych kolegów z obsady, szczególnie Teda Densona. Sława, jaką przyniósł Woody'emu serial, również przysporzyła mu pewnych kłopotów. Aktor ujawnił w jednym z wywiadów, że wcześniej był osobą, która lubiła towarzystwo innych, ale kiedy doświadczył presji ludzi, których nie znał, chcących ciągle z nim rozmawiać, sprawiło to, że się wycofał i stał się mniej otwarty. Wyznał nawet, że miało to na niego dość negatywny wpływ. Cytujemy, przeszedłem wtedy przez okres arogancji i posiadania głowy w dupie. Kiedy młody Woody początkiem lat 80. dostał rolę w serialu Zdrówko, wiedział, że to powód do świętowania, więc postanowił się nagrodzić i kupił sobie Porsche. Niedługo później, pewnej nocy, został napadnięty z bronią palną przyłożoną do głowy. Drogi samochód najwidoczniej przyciągnął złodzieja, który chciał od Harrisona pieniądze i jego auto. Aktor opowiedział o tej historii Hollywood Reporter, mówiąc, że mężczyzna, który postanowił go okraść, przykładając mu broń do głowy, powiedział mu, że liczy do 5. Jedyna myśl, jaka towarzyszyła wtedy Woody'emu, to cytujemy, teraz umrę. Jednak według publikacji wszystko potoczyło się dla niego dobrze dzięki temu, że ktoś wszedł do garażu, w którym się znajdował, wraz z grożącym mu złodziejem. Mężczyzna wystraszył się wtedy i uciekł. Warto wspomnieć, że pomimo zdobycia sławy, przewinienia i kłopoty aktora z prawem nie ustawały. Harrison był zwolennikiem legalizacji zielonej rośliny i z tego powodu w 1996 roku został aresztowany w Kentucky. Stało się to po tym, jak symbolicznie zasadził 4 nasiona konopi, aby zakwestionować prawo stanowe, które nie rozróżniało konopi przemysłowych od nielegalnej wersji tej rośliny. Przyjechał na miejsce ze swoim adwokatem, byłym gubernatorem stanu, agentem i ekipą kamerzystów CNN. Po przybyciu zadzwonił do szeryfa hrabstwa, informując go o swoich planach. I tak z włączonymi kamerami zabrał się do realizacji swojego planu, który szybko wpędził aktora za kratki. Jednak jeszcze tego samego dnia został zwolniony za kaucją w wysokości $200. W dodatku nie wszyscy funkcjonariusze uważali, że to co zrobił było złe, bo ostatecznie skończyło się na podpisywaniu autografów i pozowaniu do zdjęć z zastępcami. Jednak tego typu kłopoty dopadły go również za oceanem, a dowodem na to jest zdarzenie, do którego doszło w 2002 roku w Londynie. Jak donosił Guardian, gdy aktor opuszczał klub nocny w stolicy Anglii, wsiadł do taksówki, której zepsuł popielniczkę i zamek w drzwiach pojazdu. Następnie wyskoczył z samochodu, zatrzymał inną taksówkę i odjechał. To zdenerwowało kierowcę pierwszej taryfy, który ruszył za nim w pościg. Jak można sobie wyobrazić, policja zaangażowała się w zdarzenie, a gdy taksówka, w której siedział aktor, zatrzymała się, Woody próbował uciec pieszo. Skończyło się na tym, że spędził noc w londyńskim areszcie. Później sprawa została oddalona, gdy zapłacił pierwszemu taksówkarzowi $844 odszkodowania. Harrison miał też inne problemy, wprawdzie nie z prawem, ale z przyszłą żoną. W tym samym czasie, gdy był w Londynie, gdzie zdarzył się incydent z taksówką, Harrisona w barze zaczepiły dwie kobiety i zaproponowały intymne przygody.
Aktor uległ urokowi pań, do których dołączyła jeszcze trzecia kobieta. Gdy szli razem do miejsca, w którym Woody się zatrzymał, paparazzi zrobili im zdjęcie. Fotografie szybko rozeszły się po tabloidach. No i nie musimy chyba mówić, że jego ówczesna dziewczyna, Laura Louise, szybko się o tym dowiedziała. Parze jednak udało się przebrnąć przez problemy związkowe, które wywołał ten incydent, a aktor musiał sporo się nagimnastykować, by kobieta znów mu zaufała. Skończyło się jednak szczęśliwie, bowiem mają razem trzy córki, 28-letnią Dani, 25-letnią Zoe i 15-letnią Makani. Po wielu latach związku aktor i jego życiowa wybranka w 2008 roku wzięli ślub i wciąż idą razem przez życie. Powiedzcie ciekawcy, czy wiedzieliście o wszystkich dramatycznych rzeczach, przez które przeszedł ten aktor w swoim życiu? Czy wiedzieliście o sprawie jego ojca? Jaki film z udziałem Woody'ego Harrelsona lubicie najbardziej? I czy wybieracie się do kin na seans Venom 2 Carnage? Dajcie znać, bo my jak zawsze czekamy na Wasze opinie. Nie zapomnijcie też o subie naszego kanału, jeśli podobał się Wam ten odcinek, będzie nam miło, gdy podacie go dalej. Do usłyszenia, cześć!